zebraliśmy po to, żeby podtrzymać samą ideę gliniady, to znaczy w listopadzie zorganizowaliśmy wystawę fotografii, które były nadsyłane na portal Wolsowiecki i tam były też poddane konkursowi. To nie są fotografie profesjonalne, to są fotografie, które nadsyłali różni uczestnicy tego naszego wolsowieckiego karnawału, czyli gliniady. Też są prace ludzi młodych, starszych, amatorów. A jeżeli są profesjonaliści, to ich bardzo przepraszam. Chciałem dzisiaj Państwa uczulić na ten fenomen, jakim jest gliniada. Ostatnio byliśmy w Malborku, w Warszawie, w Krakowie, w Pławnej, w Zielonej Górze. No i ostatnio na przykład w Paryżu. W Paryżu też bardzo nam się fajnie udało pobawić happeningiem pod wieżą Eiffla i w Normandii, wrześniowej Normandii, jeszcze bardzo gorącej, także mogliśmy się wybić z gliny w Morzu Północnym. Teraz oddaję głos Kiszkowi, prezesowi Panie Towarzyszenia. Pan Bogdan, jak na mimo, bardzo dużo lubi mówić. Wernisaż jest takim zwieńczeniem naszej akcji, która nazywa się Gliniada, która trwa cały rok, która wiąże się z wieloma wyjazdami. Zachęcamy wszystkich Państwa do tego, by tak jak my stać się winolodami chociaż nie chwilę, na pewien czas. Nasze stowarzyszenie zajmuje się też wieloma innymi rzeczami, między innymi organizacją Wielkiej Świątecznej Pomocy w tym mieście. Myślę, że jest to fajna płaszczyzna do aktywności. Wszyscy tutaj z Państwa woleli dzisiaj przyjść i obejrzeć sztukę, niż iść do marketu, jak jest zwyczajem niedzielnym wielu ludzi w tym kraju. Może więc też mieliby Państwo ochotę wspólnie z nami tworzyć tak wielkie i fajne rzeczy jak gliniada oraz wiele kolejnych innych rzeczy, jakie tylko możemy sobie my wszyscy wymyślić. Dziękuję jeszcze raz tym, co przybyli Państwu i przede wszystkim naszym wspaniałym sponsorom, których nie będę dzisiaj wymieniał z nazwy i z nazwiska, ale którzy naprawdę bardzo mocno się też przyczyniają do tego, aby gliniada się odbyła. Teraz zostaną ogłoszone nagrody i zrobi to Ania. Nagroda specjalna od anonimowego obywatela gliniady dla dwojga wspaniałych młodych ludzi, Karoliny i Mariusza Lodańskich, za artystyczny, duchowy, wspaniały wkład w gliniadę 2009. Karolina, nie ukrywasz się, tak jak dziś jesteś. Tak, Karolina. Brawo! Napracowała się, dała swojego ducha i liczymy, że przyszła też tak jak dzień. Brawo! Brawo! Zapraszam do siebie Ogóra zdjęcia numer 3. Zdjęcie, które wygrało trzecią nagrodę, to zdjęcie Roberta Dudka. Też wspaniałego winoluda, który w tym roku był i winoludem i fotografem. Jest pan Piotr Kaziuk, bardzo prosimy o odebranie nagrody.
Piotr zaznaczał, że jego obecność tutaj no, może się nie udać. Natomiast myślę, że możemy tak czy siak, może tego pana tutaj, pan nie ma, nagrodzić go wszystkimi krótkimi oklaskami. Tego pana myślę, że też był z nas. I pierwsze miejsce wreszcie jest to zdjęcie, które możemy zobaczyć na po prawej stronie, która enigmatycznie podpisała się jako Wena. Zapraszamy tą panią tutaj serdecznie. Z tego co wiemy, jest chyba nowy znany na sali. Brawo! Osoby, które są na zdjęciach, są odważne, więc wszystkim zachęcam do odważnych oklasków. To jest to dobry moment, co myślę, najważniejsza chwila dzisiejszego wieczoru. Piękne zdjęcie, piękna autorka, piękna modelka. Gromkie oklaski, proszę ostatnie. Pani Iwono, bardzo dziękujemy za pasję fotografii i też w jakiś sposób wspieranie kilku swoimi zdjęciami. Ta oto skromna nagroda, mamy nadzieję, że będzie nas pani wiertą w przyszłym roku i byśmy bardzo byli z tego radzi. Dziękuję serdecznie. A czy dzisiaj jest z nami pani Małgorzata Głowacka-Kubat? Stoję przy zdjęciu wyjątkowym wspaniałego artysty pana Stanisława Polskiego. To zdjęcie najpiękniejszej dziewczynki. To zdjęcie dostało specjalną nagrodę jury. Siostra jest w Krakowie, mieszka po Polsce. Ponieważ mam brata z całym szacunkiem dla pokrewieństwa, przyznaję tą specjalną nagrodę jury. Jak już wspomniałam, 400 zł oraz pracę. Twórczość pana Stanisława Podolskiego, Polsowieckiego. Proszę Państwa, ja tylko chciałem powiedzieć, że w tym roku mieliśmy też bardzo fantastyczny premium jury. Były to osoby z różnych dziedzin sztuki, niemniej jednak zacne w tym mieście i z ogromnym dorobkiem. Gościliśmy profesjonalistę pana Andrzeja Pytlickiego jako jurora, pana Wolanina, pana Stanisława Borowskiego, też fotografa Grzegorza Sidorowicza i laureatkę ubiegłorocznego konkursu Gniady fotografii przy Gniadzie panią Sylwię Zając. W tym roku Stanisław Borowski, nasz polsowiecki artysta, wielki artysta, którego prace są w największych galeriach świata, między innymi też w Luwrze i w rękach najbogatszych kolekcjonerów, ufundował dzisiaj specjalną nagrodę od siebie, swoją pracę. I za to mu bardzo dziękuję.